Dzień dobry, nazywam się Marta Małczak i jestem fizjoterapeutą i pracuję z dziećmi. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym pokażę Państwu, jak prawidłowo rozbierać noworodka i niemowlę do 3-4 miesiąca życia. Zapraszam! O co chodzi? Oczywiście najlepiej wybierać ubranka, które są rozpinane po całości, ale nie zawsze tak jest. Więc w przypadku rozpinanego sweterka, bluzy, kaftanika rozbieramy. Staramy się włożyć rękę do rękawa i ściągnąć z rączki ubranko. I teraz nie zaczynamy od drugiej ręki, tylko przetaczamy na boczek. Ubranko chowamy mocno pod dziecko. Wracamy i robimy to na drugi boczek. Wyciągamy ubranko, dziecko wraca na plecy i to samo, wyciągamy ubranko z rączki. Nie ciągniemy za rękaw, dla dziecka będzie to nieprzyjemne doznanie. No nie mówiąc o tym, że gdzieś praca z napięciem naszym, a jego jest niekomfortowa. No dobra. Mamy zdjęty sweterek, zabieramy się za spodnie. Jeżeli mamy dla dziecka spodnie, to warto, aby zwrócić uwagę, żeby gumka była dość luźna. One się nie będą zsuwały, jeżeli gumka będzie zbyt luźna, natomiast gdy będzie zbyt ciasno, będzie to dla dziecka dyskomfort. I teraz tak, zsuwamy sobie troszeczkę, wyciągając pod pupy. I najlepiej, znowu idziemy na boczek, ściągamy z jednego pośladka, idziemy na drugi boczek. Pamiętając o tym, że im młodsze dziecko, tym więcej asekuracji ręki, głowy, nogi i ściągamy z pupy. Wracamy. Moje dziecko niestety jest dość wiotkie, dlatego stuka tą rączką o stół. Ściągamy i ściągamy nóżki, wyciągamy nóżkę, nie ciągniemy za spodnie. I hop. I już nie mamy spodni. Jeśli chodzi o czapkę, to zdejmując, idziemy z czoła i teraz wyciągamy czapkę. Ja w żadnym momencie nie dotknęłam tak naprawdę potylicy i głowy dziecka. Cały czas operowałam tylko na czapce. Teraz mamy koszulkę, której oczywiście staramy się unikać, ale to jest czasami niemożliwe. Ta koszulka z przodu się nie rozpina, więc znowu, ona się rozpina niefartownie z tyłu. Rozpinamy ją z tyłu i kontynuujemy. Czyli wracamy. Część ubranek rozpina się na przykład na górze, tutaj na ramieniu. Jest to bardziej komfortowe, po prostu mniej manewrów musimy zrobić. I znowu, musimy doprowadzić do tego, żeby koszulka była jak najwyżej podciągnięta. Hop. To samo robimy z drugiej strony, bo każdy boczek będzie troszeczkę, o, widać, tu koszulka była cały czas na boku. I wracamy. Hop. I teraz wyciągamy. Znowu rączka z rękawa, druga rączka z rękawa, tam staram się głęboko wejść. Przepraszam, tu mam towarzystwo. Wychodzimy rączką w górę i teraz jest taki moment, których rodzice bardzo się często boją, co zrobić dalej. Staram się rozciągnąć koszulkę i asekurując głowę, żebym nie przejechała ściągaczem po buzi i młodsze dziecko, tym będzie gorszy efekt dla niego, ściągam. I teraz co robię? Albo znowu boczki wyciągam, jest to znowu najbardziej komfortowe. I hop, hop. Dlaczego wiecznie są te boki? Proszę zwrócić uwagę na to, że ja tak naprawdę ani razu nie podniosłam dziecka do góry. Natomiast to, co cały czas dawałam dziecku, to odczucie jego boków, że ma możliwość przytaczania się na boki. Oczywiście, im starsze dziecko, tym ono bardziej będzie nam pomagało.
Już nie mówiąc o dzieciach, które się obracają same, że tak naprawdę będzie trzeba robić to znacznie szybciej, ale też i bezpieczniej dla dziecka. Im młodsze dziecko, tym więcej musimy pracy włożyć, żeby je obkręcać i robić to bardzo, bardzo spokojnie. Tu mamy oczywiście body. Body, tu nie, ja już nie będę ściągała, bo tak naprawdę to było wszystko z koszulką, z bluzą, to wszystko to było. Jedziemy znowu teraz, chcę zmienić pieluchę, czyli body zostawiam, podciągam sobie koszulkę wysoko, wracam. Niestety, ale bo wstety, muszę zrobić to też na drugą stronę. Oczywiście pamiętajmy, że w tej pieluszce różne rzeczy mogą być, więc warto dość wysoko podciągnąć te body, żeby zaraz nie trzeba było ich zmieniać. I hop, podciągam. I mam już tutaj, już mam pieluszkę. Oczywiście ją rozpinamy, sprawdzamy, co tam jest. I teraz tak, zjeżdżamy, rękę moją wkładam pomiędzy nogi. Proszę pamiętać, ja łapię za kolano, tu może być to niewidoczne, bo lalka nie ma zaznaczonych mocno kolan, ale złapię za kolano i podciągam pupę, ale nie ciągnę pupy w górę. Przekręcę teraz, żeby było widać, nie ciągnę tak, ani tak, tylko zwijam pupę, sama pupa, na tej stronie pokażę, sama pupa się zwija, tutaj, czyli tak naprawdę prowokuję pracę mięśni brzucha u dziecka, oczywiście patrząc na to, żeby tam nigdzie noga do oka, bo to też będzie niekomfortowe. Oczywiście mieliśmy tutaj tą pieluchę, ją wyciągamy. I teraz to samo, patrząc, żeby dociskać bioderko do stawu, nie wyciągam, czyli nie działam w tą stronę, tylko w tą, podciągam, wkładam pieluszkę czystą i puszczam, proszę bardzo. Zapinamy. Coś nam pokręciło. Ok, czyli jesteśmy tak naprawdę rozebrani i przewinięci. Dziękuję bardzo za obejrzenie naszego kolejnego odcinka. Zapraszamy na kolejne i prosimy o łapkę w górę, subskrypcję i polecanie nas dalej, żeby jak najwięcej rodziców mogło się o nas dowiedzieć i korzystać z naszej wiedzy. Zapraszamy!